zabawa. Witam was serdecznie. Mam na imię Monika i przyjechałam do was z Kielc. Witam tych, którzy siedzą tu wytrwale i słuchają nas. Witam tych, którzy przychodzą. Zatrzymajcie się na chwilę. Chcę opowiedzieć wam, jak realnie spotkałam Jezusa Chrystusa. Jak On przemienił moje załamane życie. Wychowywałam się w rodzinie katolickiej, gdzie mój tata bardzo nadużywał alkoholu. Do tego wszystkiego miał niesamowicie wybuchowy charakter. Więc z moją mamą bardzo się bałyśmy. Bardzo się bałyśmy, bo niestety, ale zdarzało się, że uderzył mnie, uderzył moją mamę. Więc całe nasze życie było wielkim jednym strachem. Ten strach później całe życie moje zmienił. Zmienił tak, że bałam się wszystkiego. Byłam jednym kłębkiem nerwów. Bałam się szkoły, bałam się ludzi, bałam się wszystkiego, cokolwiek spotkam w życiu. I wiecie co? Zastanawiałam się w ogóle, czy w ogóle Bóg istnieje. Chodziłam do kościoła, byłam u komunii, chodziłam czasem, po prostu moi rodzice nie byli jacyś tam specjalnie religijni, ale zastanawiałam się, Boże, czy Ty w ogóle jesteś, skoro ten świat tak wygląda i moje życie tak wygląda. Ja bardzo wstydziłam się mojego życia. Wstydziłam się mojego taty, którego cała nasza dzielnica widziała. Widziała, jak chodził pijany, jak po prostu, no nie miałam z nim w ogóle żadnej relacji. To wszystko doprowadziło mnie do takiego miejsca, że szukałam w życiu miłości. Szukałam w życiu zaspokojenia. Jak byłam nastolatką, zaczęłam chodzić na imprezy, zaczęłam szukać nie wiadomo czego. To wszystko zaprowadziło mnie niestety do złego życia. Myślałam, że to zaspokoi mnie. Myślałam, że alkohol da mi radość. Myślałam, że chłopaki dadzą mi radość. Więc szukałam, szukałam i szukałam. Na zewnątrz wydawało się, że jestem człowiekiem radosnym, zadowolonym z życia, ale wewnątrz płakałam. I myślałam, Boże, czy Ty w ogóle jesteś? Jeżeli jesteś, to zmień moje życie. I stało się, że spotkałam właśnie takich ludzi, jak tutaj ci, którzy tutaj ze mną są. Spotkałam człowieka, który powiedział mi, że jest ktoś, kto mnie kocha i za mnie życie oddał. I jest nim Jezus Chrystus. Powiedziałam mu, wiesz co, nie wierzę Ci, bo gdyby On w ogóle był, to by moje życie tak nie wyglądało. Ale to nurtowało mnie. Ja już nie mogłam, nie dawało mi to spokoju. Mówiłam, Boże, jeżeli to jest prawda, to pokaż mi, jaki Ty jesteś. Pokaż mi. Pokaż mi to swoje życie. Pokaż mi, jak ja mogę to wszystko zmienić. I w pokoju uklękłam i powiedziałam, Jezus, ja oddaję Tobie moje życie. Oddaję Tobie moje życie. Chcę, żeby się całkowicie zmieniło, bo ja już nie mogę tak żyć. Ja się po prostu boję. Ja nie chcę się już bać. Ja chcę normalnie żyć. I powiem wam, że jak wypowiedziałam te słowa, to wypełniła mnie taka obecność Boża, że płakałam chyba, nie wiem, z pół dnia. I po prostu byłam tak szczęśliwa, bo wiedziałam, że spadły ze mnie jakiś, nie wiem, jakiś plecak po prostu spadł ze mnie. Byłam szczęśliwa, bo doświadczyłam realnie spotkania z Jezusem. Słowo Boże mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Ja nie wiem, czy Ty się boisz czegoś w życiu. Nie wiem, co przeżywasz. Nie wiem, jakie masz problemy. A może wydaje Ci się, że jest wszystko super, kozaczysz, po prostu fajne życie masz, a w środku płaczesz. Nie wiem. Ja wiem, że jest jedna, jedyna droga, żeby człowiek w ogóle był zbawiony. To jest Jezus Chrystus. To jest jedyny Bóg, który zszedł tutaj na ziemię ponad 2000 lat temu. Po to, aby dać Ci teraz życie. Jeżeli boisz się tutaj, uwierz mi, że jak po śmierci będziesz się bał bardziej. To jest śmierć. Ale On zwyciężył śmierć, bo umarł, zabrał na siebie każdy Twój najmniejszy błąd, każdy grzech. I zmartwychwstał. I jest dzisiaj realny i żywy. I On chce dać Ci życie pełne, piękne. Życie po prostu niesamowite. Ja w tej chwili mogę powiedzieć, że jestem tak szczęśliwym człowiekiem. Tak niesamowicie szczęśliwym. Że naprawdę stoję tutaj z wielką radością. Niepotrzebne mi są już używki. Niepotrzebni mi są po prostu faceci. Bo mam wspaniałego, cudownego męża. I jestem tak bardzo szczęśliwa.
Dlatego tutaj stoję i mówię Tobie, nawróć się. Mówię Tobie, przyjdź do Chrystusa. Mówię Tobie, przyjdź i powiedz Mu, co przeżywasz. Powiedz Mu, że chcesz, aby do Ciebie przyszedł. I na pewno przyjdzie i odmieni Twoje życie. Narodzisz się na nowo. Staniesz się nowym stworzeniem. Twoja stara natura umrze. Zostanie zutylizowana. Powstaniesz do życia. Będziesz szczęśliwy i będziesz się cieszył. Wiesz, w każdym mieście jest pełno kościołów. Pełno. Też do niego chodziłam. Całowałam Jezusika w kolanko. Patrzyłam, jak sobie wisi na krzyżu. Ale coś Ci powiem. To nie jest drewniany Jezusik. To jest potężny Bóg, który zmartwychwstał po 3 dniach i żyje, aby dać Tobie życie. Więc przyjdź do Chrystusa i powiedz Mu, że chcesz Go poznać. Ja tak zrobiłam. I to jest najlepsza, najwspanialsza decyzja, jaką podjęłam w życiu.